Widzi pan, panie Adamie, mama mnie 6 lat temu ostrzegała, że nie ma co wrzucać rzeczy do internetu, bo się trzeba będzie później po latach za to wstydzić. I wiesz co? I ten dzień właśnie nadszedł. Błądzić jest rzeczą ludzką, ale głęboko wierzę, że w takiej kwestii, jaką jest styl, nie zawsze warto uczyć się tylko na swoich błędach, ale bardzo często warto korzystać z doświadczeń innych osób. Dlatego w dzisiejszym filmie będę miał dla ciebie 10 żenujących błędów, które sam popełniłem na początku swojej drogi. Liczę, że wywołają one na twojej twarzy nie tylko uśmiech, ale skłonią też do refleksji i sprawią to, że nie będziesz tych samych błędów powielał na gruncie swojego własnego stylu. Jesteś gotowy? No to zapnij pasy, bo będzie naprawdę grubo. 3, 2, 1. Jedziemy! Jeśli śledzisz Dandysia poczynania od samego początku, to prawdopodobnie wiesz, od którego rozwiązania, od którego błędu sobie rozpoczniemy. Tak to jest niestety na samym początku budowania swojej garderoby, że często nie ma się tych rzeczy, które chciałoby się mieć, a chce się odtwarzać pewien efekt. I inspiracje znajdziecie tutaj. Jest to taki klasyczny zestaw w stylu preppy z bluzą rugby jako warstwą pośrednią między koszulą i marynarką. I co się robi, jeżeli się nie ma takiej bluzy? Wrzuca się koszulkę polo. Koszulka polo niestety nie nadaje się do tego w żadnym razie, ponieważ jest zrobiona z bawełnianej piki, która w ogóle nie jest podobna do bluzy, nie posiada tego kontrastowego kołnierza i z tego powodu właśnie zwolennicy stylu preppy nie stosowali takiego połączenia. Zastosowanie koszulki polo jako warstwy pośredniej nie jest jedynym grzechem w ramach tej stylizacji, bo od razu widać także, że marynarka też nie za bardzo do tego zestawu siada. Numer 2 to noszenie marynarki garniturowej jako casualowej. Co do zasady, garnituru takiego formalnego nie powinno się rozkompletowywać, i to jest świetny przykład na to, że taka marynarka nie za bardzo do zestawów koordynowanych się nada. Co w przypadku łączenia spodni różnych i różnej marynarki powinno być zachowane? To, żeby tkanina była fakturowana, żeby były zachowane nieformalne detale, jak na przykład nakładane kieszenie. No i to, żeby ta marynarka była właśnie taka sportowa. Wtedy masz gwarancję, że nie popełnisz tego błędu, który popełniłem ja właśnie w tym punkcie. Numer 3 na mojej liście zajmuje przesadzone kolorystyczne kombo. I uwaga, mamy tutaj czarne buty z noskiem w trumnę. Czekoladowe, grube sztruksy, do tego pomarańczową koszulę, do tego krawat w różowo-srebrne pasy i na to narzucony stylowy, fioletowo-szary, pasiasty pullover. No nie, to nie ma prawa się udać i rzeczywiście się nie udało. Niestety nie mam zdjęcia, bo to ten zestaw był noszony w erze przed smartfonami i nie mam tego uwiecznionego, ale już z samego słuchu chyba można stwierdzić, że jest to połączenie przesadzone. Zawsze w przypadku koordynacji kolorystycznej warto przestrzegać kilku zasad, o których mówiłem w filmie dotyczącym tego tematu, więc jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to serdecznie Cię teraz do niego odsyłam. Teraz będzie kumulacja. Będzie jeden dandys i dwa punkty, 4 i 5. I to jest archiwalne zdjęcie, jedno z niewielu, które mam z tamtych czasów. I panie Adamie, bym poprosił o przeostrzenie teraz. Widzicie tę fryzurę? Widzicie ją? Tak się kiedyś nosiło. A co mnie skłoniło do tego, żeby taką fryzurę sobie sprawić na głowie? To, że miałem duży kompleks na punkcie swoich uszu. Dzisiaj już nie mam do tego stopnia, że w niektórych miejscach w internecie nazywam się uszaty bloger. I jeżeli oglądają mnie w tym momencie jakieś mirabelki czy mirki, to serdecznie upraszę się usunięcie gonta. Nie dość, że nie grzeszę jakoś za bardzo postawą, a łeb mam jak sklep, no to jeszcze dodatkowo dorzucałem sobie objętości tą właśnie fryzurą i tymi bokobrodami, które można byłoby wyjąć wprost z lat 70. Jeżeli miałaby płynąć z tego jakaś nauka, to taka, że warto wyrobić w sobie taki wysoki poziom pewności siebie, żeby nawet te mankamenty, czy to sylwetki, czy fizjonomii, nie grały większego znaczenia i po prostu je zaakceptować, bo tacy jesteśmy. Czasami pewne rzeczy da się zmienić, ale z niektórymi trzeba się po prostu pogodzić. No i piąteczka. Mówiłem, że będzie tutaj kumulacja, więc drugą rzeczą jest zapinanie marynarki trzyguzikowej na wszystkie trzy guziki. I fason trzyguzikowy nie jest dobrą sprawą. Lepiej zwrócić się ku dwuguzikowemu, a zapinanie wszystkich guzików, zwłaszcza tego dolnego, który pełni tylko funkcję estetyczną, a nie funkcjonalną, jest błędem i tego warto się wystrzegać. Numer 6. To jest przypadłość wielu początkujących elegantów, czyli wpieprzanie krawata wszędzie tam, gdzie się tylko da. I nie każdy krawat nadaje się do noszenia casualowego. Te, które się nadają, zazwyczaj są wykonane z sezonowanej tkaniny albo w formie nita. A w przypadku tego, kiedy takiego sezonowego krawata się nie posiada, no to najczęściej wrzuca się taki bardzo klasyczny, formalny, jedwabny krawat. Czy to pod kurtkę denimową, która w ogóle nie przypomina klasycznego modelu, czy to pod kurtkę skórzaną. Nie jest to za dobra sprawa. I warto się na początek tego wystrzegać. Umiejętność casualowego noszenia krawata przychodzi z czasem.
i warto trochę sobie tego czasu w tym przypadku dać. Numer 7. Noszenie okularów niedopasowanych do kształtu twarzy. Aviatory to fajny model, ale zupełnie mi nie pasuje, bo ja mam wysokie czoło, szerokie i wąski dół, a one niestety powielają ten kształt twarzy i nie jest to dobrą sprawą. Wiele lepszą sprawą będzie wybranie takiego modelu, który dobrze się komponuje, na przykład właśnie z zaokrąglonym dołem, żeby wyrównać te proporcje. Ósemeczka, czyli skarpety do mokasydów. Wysokie skarpety z mokasynami łączą się tylko w jednym przypadku, kiedy są pasiaste i kiedy mokasynami są boat shoes, czyli klasyczne buty żeglarskie. To jest takie połączenie, zwłaszcza na jesień, bardzo dobre. Ale do zwykłych, takich prostych mokasynów nosi się albo brak skarpet, albo skarpety typu stopki, których nie widać. Noszenie skarpet do mokasynów wygląda dosyć słabo i trochę nie licuje z ich charakterem właśnie takiego letniego obuwia casualowego noszonego na gołą stopę. Jak się jest, tak jak ja, suchoklatesem, to trzeba bardzo zwracać uwagę nie tylko na dopasowanie rzeczy, ale także na kolory, które się nosi. Czarna koszulka polo, która nawet nie jest klasyczną koszulką polo z takim szerokim rękawem, nie jest dobrą sprawą. Jeżeli jeszcze jest zestawiona w ogóle z formalnymi spodniami, czarnymi oksfordami, to już w ogóle jest katastrofa. I takiego mieszania formalności bardzo skrajnego także trzeba unikać, bo wtedy mamy nikłą gwarancję tego, że efekt będzie dobry. No jak już wspominałem, trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, jak dopasowane są te rzeczy. Bardzo często, kiedy ma się nienachalną posturę, tak jak ja, bardzo ciężko jest znaleźć takie produkty, które będą dobrze leżały z wieszaka. Wtedy trzeba dobrze zaprzyjaźnić się z krawcem i mieć go na swoje usługi, żeby mógł te rzeczy poprawiać. Ale nawet czasami bywa tak, że jeżeli znajdziecie rzecz, która jako tako leży, to nawet po zwężeniu jej nadal wygląda trochę jak worek. A kiedy jeszcze weźmie się pod uwagę, że jest to formalna koszula, która posiada mankiet na spinki i jest podwinięta powyżej przedramienia, to wiecie, ile tam jest warstw materiału, nie? Wiele razy powtarzałem, że dobre dopasowanie to grunt. Tak jak za małe ubrania nie sprawią, że staniesz się mniejszy, tak za duże ubrania optycznie cię nie powiększą, a sprawią, że będziesz wyglądał po prostu niechlujniej. Tego nie powinno się robić. Tak oto wygląda lista 10 żenujących błędów, które sam miałem niestety okazję popełnić. Jeżeli jesteś moim partnerem w przestępstwie i któryś z tych błędów także stał się w przeszłości twoim udziałem, to daj znać w komentarzu. A może udało ci się popełnić taki błąd, który w zestawieniu się nie pojawił, to także będziemy wdzięczni, jeśli podzielisz się swoją historią. Zapraszam do subskrybowania kanału, aby być na bieżący, uderzenia w dzwoneczek, żeby żadne powiadomienie z kanału już do końca świata cię nie ominęło. I mam nadzieję, że także spotkamy się w kolejnych produkcjach, które już niedługo pojawią się na Dendicore. Trzymaj się ciepło, do zobaczenia.